Ty, chłopie, gdzie ty mnie zostawiłeś? Stary, byłeś na prezentacji. Ty kłamco. Byłem w loży szyderców. 30 tysięcy osób na prezentacji było. Tak? No. I nie wywaliło? Nie wywaliło. Tak. Był lobby trade przez chwilę, tak, ale nie wywaliło. Byłem w loży szyderców, wszedłem tu na wywiad. Ja wiem. Pitbull idzie. Ej, ale pasuje do waszej marki, nie? Mam mordę. Pitbull czy nie? Jedny była w plecy. Co? Wyrzekłam plecy. Ej, się pytam, czy pasuje do waszej marki. Marki czego? Mam mordę jak Pitbull czy nie? Do twojej marki. Co? Ty mam mordę jak Pitbull, rozumiem? Tak, no o to mi chodzi. Czy mam mordę jak Pitbull, bo się tak śmieją widzowie. A co to było? Co tu się wydarzyło? Co tu chodziło? Nie. Ona nawet chyba nie wie, co to jest Pitbull. Ona po prostu ma koszulkę Pitbulla i tyle. Nie, one są tu jako no ale pewnie one mają z tym tyle wspólnego, co nic. Bajka na czacie. No nie, no ja muszę też zawsze odjebać, żeby mieli się z tego pośmiać. Odwalamy dalej, czy nie? Tak, robimy, zbukowane NPC. Ej, widzowie, zostawcie tego, followka, będzie mi bardzo miło. Już załatwiam. Dziękuję. Chodź, także dziękuję. Na wywiad. No chodź tutaj na wywiad. Nie zada nic głupiego. Jak masz na imię? No nie, no chodź, bo tu jest do widzu. Nie bój się. Nie jest. Weronika to mój pseudonim. Cześć. Tak? Powiedz mi, dla jakich mediów pracujesz tutaj? Wspaniałe wywiady. Wspaniałe wywiady. Wardenki. Dla pana Wardenki. A, to nie, to idziemy. A wy tak możecie tutaj streamować? Tak. My możemy wszystko. Ale ponieważ ciekawe. To jest Kongo TV. Nie słyszałaś o Kongo TV? No jakoś tak. Musisz nadrobić. Chciałabyś zostać aktorką? Nie, chyba się nie nadaje. Tak? No, w dzieciństwie marzyłam. No to ja mogę spełnić swoje marzenie. Ja mogę spełnić swoje marzenie i zaprosić cię do serialu Kongo TV. No, chyba podziękuję. Wymyślimy jakąś rolę dla ciebie. A ty kim jesteś? Ja strażakiem pożarnym. Naprawdę? No i byłem w szkole. Ale Szymol spompowany mega. Jak ci szło? Jak mi szło? Chyba średnio, skoro skończyłeś tutaj. Chyba się, nie, ogólnie dobrze mi poszło, ale... Bo tam dają jakieś kursy i tak dalej, ale nie... No internet się pojawił i wybrałem internet, nie? Ale bym był dzisiaj strażakiem, żeby mieć internet. Co? No ja w straży pożarnej chciałem pracować. Byłbym. No myślę, że bym był. Z mordą, strażak z mordą Pitbulla? Tak. A to nie jest tak, że strażacy to właśnie tacy przystojni, co wychodzą cię ratować z budynku? No ja bym był takim, wiesz, ja bym w ogóle tak o. Nie no, ale to jak strażnik z mordą Pitbulla? Patrz, ja tak o, bym miał cały strażak. Słuchaj, bym miał cały kombinezon strażacki, rozpięte tutaj, krata na brzuchu i bym tak z pożarów wychodził. Jak w filmach. Wiesz o co chodzi? Ale to chyba kogoś na rękach powinieneś mieć. Ciebie bym miał tak. Pierdziele, widzowie, ale Kongo. To by było niesamowite. Odegramy tą scenę w Kongo TV. Bo jakbym ja ciebie podniosła. No, a to spróbuj go. Spróbuj go podnieść. Po rehabilitacji. A co masz? Nie jest prawne? Jedną nogę. No to w zamian możesz dać mu. Buzi. Oj nie. No daj mu buzi. Na tym daj. Kaniowski będzie zazdrosny. Nie. Podoba ci się ta praca? Widzę, że jesteś zafascynowany. Ale nie wiem, czy mną, czy to praca. Oj, chłopaki, widzę Ginold i Szymol już mocno zmęczeni. Tak, tak, no. No, dobrze. Także czekam na Miki. Nie, nie, on z w ogóle zupełnie innym trenerem. Ja nawet nie widziałem ani jednego jego treningu. Ale masz fit. Masz ty, to masz, naprawdę masz.